Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj sprawdzimy sobie najnowszy pakiet samochodów europejskich, który właśnie został dodany do Forza Horizon 5. Kosztował 19 zł, łącznie 4 samochody, w tym jeden naprawdę bardzo ciekawy Bentley z otwieranym, czy raczej ściąganym dachem. European Automotive Car Pack. 4 samochody. Poprzednio też mieliśmy 4, moim zdaniem ten poprzedni pakiet był ciekawszy, bo bardziej takie zróżnicowane samochody. Tutaj mamy 2 egzotyki, jeden taki jakiś staroć, to jest chyba AMG Hummer i mamy jeszcze Jaguara. Okej, zobaczmy sobie. No to może zaczniemy sobie od Bentleya. To jest moim zdaniem najciekawsze auto i wiesz co, chodźmy może do festiwalu Horizon, bo tutaj w ogóle nie widać tych kolorów. Kurde, nie lubię grać w nocy. Zobacz jaka różnica. Od razu lepiej. Widać kolory i najlepszy kolor jest ten. Absolutnie fantastycznie wygląda na tym samochodzie. Jeszcze mamy dostępne. To są oczywiście, jak wiecie, oficjalne kolory, a przynajmniej najbardziej zbliżone do prawdziwych kolorów. Jak kupujecie sobie w salonie to auto i cyk. Proszę bardzo, spalinowy, potężny motor pod maską. W12, proszę, proszę. Przynajmniej tak było napisane na tym. Tutaj mamy taki niewielki bagażnik. W środku to wygląda tak. Spoko jak za 19 zł, nie? Takie auta. Można sobie pooglądać. Moim zdaniem zajebista sprawa. Fajnie by było, jakbyśmy jeszcze mogli w coś w najnowszej aktualizacji ciekawego robić. No ale jest to Roadster. Jestem ciekawy, czy jak będziemy sobie otwierać i zamykać dach, to czy będziemy mieli wspaniałą animację. Jesteście gotowi, żeby to ze mną sprawdzić? Uwaga. A, oczywiście. Znika nam samochód i pojawia się bez dachu. No to wspaniale. Ej, ile samochodów z otwieranym dachem w Forza Horizon 5 jest, które faktycznie mają animację tego otwieranego i ściąganego dachu? Jest jakaś tam BMW, która też ma, wiesz, możliwość ściągania dachu w rzeczywistości, ale niestety w Forzie no, nie działa ta animacja i po prostu samochód ci znika i tyle. No, jedyny samochód, który tak mi teraz przychodzi do głowy, to jest to Ferrari Portofino, które faktycznie ma ładną animację ściąganego, tego otwieranego dachu. Ja nie wiem, czy im się po prostu nie chce robić tej animacji, czy jak. Swoją drogą, Bentley bardzo fajny, taki ten kontrowersyjny przód z tymi lampami dziwnymi, nie? Ale ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze mamy taki pasek za siedzeniami, który nam się świeci przy hamowaniu. Naprawdę piękne auto, posłuchajmy jak brzmi. No, dźwięk chyba przytłumiony taki, nie? Dosyć. Żeby można było sobie po Londynie jeździć. Anglicy na szczęście zrobili sobie Brexit jakiś czas temu i tak specjalnie ich ochrona środowiska nie interesuje. No i mogą sobie tam produkować takie piękne autka lub sprowadzać z Japonii na przykład jakieś Toyoty, których nie ma w Europie. Przynajmniej tak powinno to u nich chyba działać, nie? Co, oni się tam ochroną środowiska teraz nie przejmują? Proszę bardzo, tak wygląda Bentley. Nie wygląda na duży środek, nie? Wiesz, tam w środku raczej nie wydaje się, żeby było dużo miejsca, tak. Ja zawsze na to zwracam uwagę od paru lat, bo no tak już mam. Wcześniej bym się cieszył, że mam po prostu małe sportowe auto, a teraz mi by przeszkadzało. Jeszcze tak patrzę, że ma 626 koni mechanicznych. 2,5 tony waży, kurde! No i 6 litrów pojemności. A, widzę, że do Bentleya mamy kilka miłych dodatków Bentleyowych. Tutaj mamy taką małą dokładkę i mamy tą forcową. Ok, jeśli chodzi o spoiler, też mamy Bentleyowy taki i standardowy spoiler Forcy, o Boże. Ok, i tu mamy jeszcze taką dokładkę z tyłu. Strasznie lubię takie kosmetyczne pierdoły, jak są dodawane do samochodów. To akurat do progu mi to nie pasuje, wolę chyba taki bardziej obły, chociaż nie wygląda źle, nie? Moglibyśmy też sobie to dodać. No i praktycznie nic się w samochodzie nie zmieniło z zewnątrz. Tu jeszcze mamy słapy. W
czy to jest W12 Twin Turbo? Ale oczywiście standardowy silnik zawsze jest najciekawszy. No i posłuchajmy, czy dodali jakiś dźwięk dodatkowy. Nie, tutaj mamy tylko jakby jeden dźwięk. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I czy możemy dodać inny rodzaj doładowania? Nie, nie możemy tam kompresora wrzucić. Drugim najciekawszym samochodem z tego pakietu i w sumie przedostatnim, który sobie sprawdzimy, jest... trudna nazwa. Battista Automobili Pininfarina. To jest samochód elektryczny. Do tego elektryka baterię dostarczył nie kto inny jak chorwacki Rimac. I samochód przyspiesza od 0 do setki, uwaga, poniżej 2 sekund. Czyli tak, liczysz raz, dwa i już masz setkę. Tam chyba 1,86 czy coś takiego, kurde. No muszą być chyba spełnione jakieś specjalne warunki, żeby do takiej prędkości się rozpędzić. Jak widzieliście, samochód jest lżejszy od Bentleya. Bentley był spalinowy, tutaj mamy elektryka. Mamy chyba 120 kW baterię i 1800 koni mechanicznych. Tam jakieś przesadzone wartości, jeśli chodzi o moment obrotowy. To jest absolutny kolos, jeśli chodzi o moc. No i tutaj chcę sobie też sprawdzić te upgrade'y, bo myślę, że ej, to jest standard, tak? Ja myślę, że w Fordzie będziemy mogli coś tutaj jeszcze pokombinować. A, on ma w standardzie napęd na 4 koła, okej. Okay. Ten tył wygląda ciekawie, zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj mamy raczej taki standard. Nic bym tu w tym samochodzie nie zmieniał, powiem wam. Nie wiem, czy jest sens jakkolwiek go jeszcze ulepszać, ale tak, możemy zredukować sobie wagę. Chociaż wiesz co, ja mam ostatnio taką fazę na to, żeby jeździć standardowymi samochodami w Fordzie. Jakoś tak sobie urozmaicam to wszystko. I wiesz co, zostawię standardowe zawieszenie, bo chcę zobaczyć, czy ono jakoś tam inaczej będzie się zachowywać, bo czasami te standardowe zawieszenia, na przykład jak macie w Nissanie R32, to tam macie to takie zawieszenie ze skrętnymi tylnymi kołami, nie? Oczywiście dajmy sobie szersze kapciory. No dobra. No to żeśmy go odciążyli. Staty wyglądają obiecująco. Sprawdźmy, jak będzie się zachowywał na drodze. Ach, chciałem zobaczyć, jak wyglądają te lampy właśnie w nocy. Z tyłu zwłaszcza, bo są dość ciekawe. Zobaczcie, jaki ten tył jest dziwaczny, nie? Tak, nie wiem jak to... Nie wiem, jak się do tego odnieść. Ale pod tym kątem jakieś takie, jakby takie Ferrari, nie? Tak popatrzeć na dach i na przód. Boże, co tu taki łuskot? Zawsze tak było? Czy naprawdę ma te 2 sekundy do setki? Na razie nic nie kombinowałem z przełożeniem. Także... Moglibyśmy to w sumie jakoś tak policzyć na szybko. Mamy tutaj launch control włączone, więc spróbujmy. Gotowi? Raz, dwa. No nie no, coś ta Forza przekłamuje. Jak doliczyłem do 2, to miałem dopiero jakieś 80 km na godzinę. Coś to nie tak jest. I zobaczymy sobie Vmaxa. Teraz wydłużyłem biegi maksymalnie. No 400 km na godzinę to raczej nie powinno nikogo dziwić, prawda? Ale co będzie dalej? Niektóre samochody elektryczne naprawdę potrafią być mega, mega szybkie. 450, 56, 7, 8, 9, 60. Mógłbym tam odpalić jakąś taką mapkę, że jedzie się cały czas z góry, ale 460 km na godzinę to jest bardzo dużo. Kompletnie bezużyteczna prędkość maksymalna tak do wyścigów. Ale dalej mamy ten samochód w klasie... której? W klasie S2 oczywiście, ale nie jest nawet wymaksowany. Tutaj teoretycznie moglibyśmy jeszcze coś w nim porobić. Myślę, że moglibyśmy go tak skonfigurować, wiesz, skrócić z powrotem te biegi i spróbować go zrobić jakoś pod przyczepność, jeśli się da. Dźwięk jak na samochód elektryczny jest inny niż się spodziewałem. Kurde, ej, szybko. O ja. Ale wyrzuca go z zakrętów, kurde.
Jest taki inny elektryk, nazywa się NIO EP9 i on jest bardzo dobry na zakręty. Naprawdę świetnie się prowadzi tutaj w Fordzie Horizon 5. Tego tak wywala. Może można byłoby go jeszcze tam jakoś dostosować, ale wziąłem sobie takiego na razie zwyklaka. Nawet ja mu polepszyłem prowadzenie, no bo odciążyłem go trochę, nie? Ale tak, na pewno będzie się nim ciężko jeździć. No i na wyścigach w klasie S2 raczej przegra od razu z Brabhamem, jeśli pójdziemy sobie na multika, bo jak wiesz, no Brabham skręca 90 stopni przy 300 km na godzinę, nie? Tamte to jest po prostu rozpierdzielacz. Szkoda, że elektryk, nie? Tak wyglądał trochę jak na spalinówkę. Mógłby być tą spalinówką jednak, ale samochody elektryczne też potrafią być chyba ekscytujące, skoro osiągają takie wartości przyspieszeń. Szkoda, że nie bocznych w tym wypadku, nie? No i tutaj z przodu mamy jeszcze taki panel LED-owy, dosyć charakterystyczny dla tego modelu. Samochód został zaprojektowany 3 lata temu jako koncept i teraz jakoś wchodzi do produkcji. Nie, w 22 zaczęto go sprzedawać. Tutaj liczę na coś ciekawego. Liczę na ciekawy dźwięk w tym Jaguarze. Mamy 5-litrowy silnik, 600 koni mechanicznych, 701 N. No i oczywiście spalinówka, 1764 kg wagi. Ciekawie wygląda z tyłu. Pomarańczowy wygląda spoko. Ja wiem, czy to pomarańczowy? No ciekawie, może wybiorę sobie bez tego kota. No i liczę też na to, że będziemy mieli tutaj sporo jakichś takich dodatków z zderzaków i tak dalej. Mamy tu jakąś potężną fałkę. No, coraz bardziej mi się zaczyna ta fura podobać. Kurde. Kierownica po właściwej stronie, wszystko się zgadza. Ej, on jest jakiś poszerzony, zobaczcie na te nadkola tutaj z tyłu, nie? Bardzo ciekawie wygląda ten Jaguar. I teraz tak, patrzymy dodatki. Tutaj, możemy sobie wywalić tą dokładkę, która już jest. Możemy sobie dodać Fordzową, ok. I możemy sobie dodać, usunąć spoiler, który, zresztą nie zwróciłem na niego uwagi za pierwszym razem, ale wygląda ciekawie. I możemy dodać ten Fordzowy. Możemy sobie dodać taki minimalistyczny. Fajnie, że jest jakiś taki, o! To jest ciekawe, możemy go dostosować. To naprawdę miło. I możemy sobie dostosować teraz to. Zobaczcie, taki minimalistyczny ten Fordzowy tutaj zrobili spoiler z przodu. I teraz już mamy pełny zestaw dociskowy. Super. Okej, jestem ciekawy jak brzmi. Posłuchajmy. Mamy tutaj kompresor zainstalowany. Wow, ekstra. No to chyba jest na razie najlepiej brzmiący samochód z tych wszystkich, które mieliśmy do tej pory. Mamy oczywiście kompresor w standardzie. O kurde, ten środkowy fajnie brzmi. Ciekawie. I tutaj możemy jeszcze poinstalować sobie rzeczy, żeby ulepszyć standardowy silnik. Poczekaj. No wiesz co, dużo do niego nie porobi. Ej, on ma napęd na wszystkie koła w standardzie. Nieźle. Dużo w nim nie porobiłem, a już się wbił do klasy S2. Myślisz, że będzie miał szansę w S1 z jakimiś Lambosami? Myślę, że jednak, no może być ciężko, nie? Za wysoko to stoi, kurde. No dobrze to wygląda na papierze. Sprawdźmy jak jeździ. Okej, gotowi? Ale to wygląda fajnie. Osiem biegów mamy, plus oczywiście wsteczny. Okej, to jest najlepiej brzmiący samochód chyba z tego dodatku. Może ten AMG jeszcze będzie brzmiał fajnie, zobaczymy. Ten AMG Hummer. Teraz nie wiem, głośniejsza jest skrzynia biegów od kompresora w środku. Przekrzykują się wzajemnie, kompresor ze skrzynią biegów, nie? Fajnie, dobrze to brzmi, naprawdę.
No, na masce dużo lepiej słychać kompresor, prawda? Bardzo fajnie. Ale z tyłu najfajniej, jak ten wydech. Jaguar robi te takie swoje specjalne wydechy, dzięki czemu te samochody brzmią naprawdę fenomenalnie. Mam ochotę go na jakiś wyścig wziąć czy coś. Mega dobrze to brzmi. I ostatnim samochodem jest ten Mercedes. Mieliśmy już AMG Hummera, tylko że w wersji sedan. A tutaj mamy wagon. Kurczę, no ciężko nie przerobić go od razu na drift, nie? A jeśli chodzi o wygląd, ja nie lubię tych starych Mercedesów, nie wiem jak wy. Tak kojarzą mi się z takimi dziadami po prostu. To jest oczywiście zajebista fura i tak dalej, tutaj porobiona, nie? Ale takimi, wiesz, starymi dziadkami zapierdziałymi. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Spoiler z tyłu, z przodu. Okej, no dobra, no to już od razu widać, że to jest samochód do driftu. No, całkiem fajnie to lata. Nie ma za dużo mocy. Nie robiłem go tak maksymalnie pod moc na tym standardowym silniku. Zrobiłem go tak, żeby fajnie brzmiał, bo ten ostatni kompresor trochę za bardzo wył, wiesz, ten najmocniejszy. I dałem mu ten środkowy. W sumie tak jak w Jaguarze. I przez to mu brakuje trochę mocy. Silnik oczywiście mamy standardowy, ale leci, jest fajnie. No i ciekawie wygląda, dałem go, ty zobacz, ja teraz patrzę, że ten emblemat AMG też się pomalował na ten czerwony kolor. Ja go całego objechałem takimi plakatówkami, jak to robią ci drifterzy, wiesz, żeby sobie BMW na czarno pomalować. Nie, to często widzi, że taki matowy kolor, gdzieś tam sprayem pomalowany, okropnie to wygląda, mi się kojarzy od razu, wiesz, takim wieś-tuningiem. No i właśnie postanowiłem zrobić tak tego Mercedesa. On jest tam kultowy w swoim środowisku, tak, ale chodzi mi o to, że on tak kojarzy mi się z tymi starymi samochodami, z tymi taksówkarzami starymi, zapierdziałymi, o. Właśnie z tymi się kojarzy ten samochód, więc on taki dla mnie mało ciekawy jest. Dużo ciekawszy jest chociażby Jaguar, no i Bentley to oczywiście z tego pakietu to taka, no lipa jest, nie? Nie mamy animacji otwieranego dachu. Moim zdaniem pakiet jak najbardziej się opłaca za te dwie dychy, patrząc na to, że na przykład w Need for Speedzie wczoraj kupowałem sobie pakiet za 44 zł i właściwie nie dostałem nic oprócz nowego, no bo tam dodali teraz Audi, nie? No to jedno Audi wróciło z hita, to tam jakieś 5 chyba, S5 czy coś takiego. I dodali jeszcze RS6 dodali, to RS6 fajna. No i dodali jeszcze R8, nie? To właściwie tą RS6 musiałem sobie kupić za 44 zł i ją sobie jakby od razu odblokowałem, nie? I tam masz jakiś zestaw jakichś pakietów, ja nawet nie wiem co kupiłem, powiem ci szczerze. Ale no 4 dychy i nie dostałeś 4 samochodów, tylko jeden. I to też taki, no fajna, no fajna ta Audica, no ale nie pobawisz się nią tak jak tutaj, wiesz, w Fordzie, nie? I tak wygląda sobie ten pakiet, moim zdaniem średni. Mogłyby być jakieś ciekawsze auta, no i dlaczego nie ma BMW? Dlaczego wybrali na przykład Jaguara, nie? No niby jest Mercedes niemiecki, ale wolałbym jakąś ciekawszą BMW-kę. Tak, myślę, że byłoby fajniej. Zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.